Witam w programie Słowacka Jazda. Tym razem dotarliśmy do słowackiego raju, czyli regionu leżącego u podnóża Wysokich Tatr. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, gdzie można pojeździć na nartach w okolicach Popradu oraz dowiemy się, czy turyści jeżdżący tutaj również muszą używać kasków. Jeden z dobrze naśnieżonych stoków znajduje się w miejscowości Wernar, położonej zaledwie 20 km od Popradu, na granicy słowackiego raju i Niskich Tatr w dolinie Wernarskiego Potoku. Jest to miejsce, gdzie oprócz słowackiego folkloru możemy podziwiać przepiękne krajobrazy. Chociaż mieszka tutaj zaledwie kilkaset osób, miejscowość ta słynie ze sportów zimowych. Przyjeżdżają tutaj nawet znani słowaccy artyści, którzy pragną wypoczywać z dala od codziennego zgiełku. Zobaczmy, co oferuje turystom tutejszy ośrodek narciarski, będący jednym z najtańszych ośrodków na Słowacji. Atutem tego miejsca jest 100% gwarancja śniegu podczas całego sezonu. Mamy tu do dyspozycji trzy wyciągi narciarskie oraz trasy zjazdowe o łącznej długości 1400 metrów. Dla miłośników biegania przygotowana jest 5-kilometrowa trasa biegowa. Pod stokiem znajduje się zaplecze gastronomiczne oraz wypożyczalnia nart. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy instruktorów. Jest z nami Rado Zięba z ośrodka w miejscowości Wernar, który przybliży nam tutejsze stoki. Rado, opowiedz nam, czym się charakteryzują te stoki, dla kogo głównie są przeznaczone? Takže naše lyžiarske stredisko je vhodné najmä pre rodiny s deťmi. Zaližujú si tu aj začiatočníci, ako aj nároční lyžiari. Máme tu tri zjazdovky. Je aj čierna zjazdovka, tá je náročná, to je tých prvých 100 metrov trate. Potom je to tá červená. Vhodné je to najmä pre deti preto, lebo sú tu luky ako stvorené pre začiatočníkov a rodičia aj majú deti stále pod palcom vlastne. Jak uważasz, czy stok jest trudny, dobrze przygotowany? Stoky sú prigotované dobre, snehu máme dostatok, o to sa postarajú naše snežné dela a samozrejme upravujeme to každý deň ratrakom. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak to jest na Słowacji, bo w Polsce od pewnego czasu wyszły przepisy, że jest obowiązek używania kasków do 16 roku życia. Jak to wygląda u Was? U nas zatiaľ príruby nie sú povinné, je to ale samozrejme otázka času a ja to najmä rodičom pre ich deti odporúčam, aby príruby mali na hlavách. Sneh je technicky, je tvrdý a pády sú nebezpečné. Czyli generalnie polecasz używanie kasku? Samozrejme. Jeśli chodzi o kolejne jakieś atrakcje, jakie oferuje właśnie ośrodek, co jest takiego wyjątkowego, że warto się tutaj znaleźć? W naszym stredisku je można pożyczać si lyže, mamy tu bufet, socjalne zariadenia. Takisto je możliwość powozić zákazníkov na snieżnom skutri, w prípade, jak chcą widzieć zjazdovky albo jak chcą zvedaví, jak to vyzerá hore. Jeśli więc ktoś ma ochotę pojeździć na skuterze śnieżnym, to właśnie tutaj pod okiem wykwalifikowanego instruktora może tego spróbować. Zatem zobaczmy, jaka to frajda i przyjemność i poznajmy tutejsze stoki. No to ciao, jadę. Thank you.
Po dniu spędzonym na stoku narciarze mogą wypocząć w miejscowych pensjonatach i skosztować tutejszych potraw. Miejscowość Wernar słynie z bogatej bazy noclegowej, oferującej turystom noclegi wraz z wyżywieniem, a także dostępem do sauny i na przykład możliwością zrelaksowania się grając w bilard. A to wszystko w bardzo przystępnych cenach.